Ja już normalnie nie mogę. No i co, Zbyszek, jak ci się podoba ten nasz Giszowiec? A, wiesz, no, ciekawie tu, ciekawie. A co się warszawiakowi może podobać? Wiesz, że on nie ma w ogóle gustu. Jemu się najwyżej podoba Pałac Kultury. Ale niech coś powie, niech ma jakieś swoje zdanie. Właśnie, może ja bym tak coś od siebie powiedział. A co ty chcesz takiego powiedzieć, czego ja nie wiem? Wiadomo, co powie. Czy on kiedyś powiedział coś mądrego? Ty, a czego znowu tak ugryzł? A ty go nie znosz? Wiesz, że zawsze marudzi, jak musi coś nosić. A bo żeś pieruna naciepała tutaj, nie wiadomo tego. Co my się przeprowadzimy na te działki, czy jak? Nie, nie, nie marudź. Jasne, porumbało kobieta. Normalnie. Zajęcie, no. Jasne, porumbało baba. Tyle rzeczy. Weekend na działce wymyśliła, ty. Ciekawie tutaj, ciekawie. No już ty się tam znosz na tym, nie? Ty mu lepiej powiedz, co to jest ten nasz Giszowiec? Właśnie, co to jest ten Giszowiec? Nie wiesz? Nie wiem. No to ja ci wytłumaczę. Słuchaj. Patrz. Giszowiec to jest takie miejsce, jakie my są w tej chwili, nie? Giszowiec się składa z domów i z drzew. Domy, wiesz co to są domy? A widzę, że nie wiesz. Słuchaj, domy to jest takie miejsce, jakie mieszkają ludzie. O, to może ludzie, to może. O, to są tu, miejscowe, tubylce, nie? A drzewo, wiesz co to są drzewo? Drzewo. Drzewo to jest takie miejsce, kaj mieszka ptok. One tam siedzą, mordy drą przez cały dzień i furgają. Nie mylić z samolotami. I tak, ptoki drą mordy przez cały dzień, a ludzie na wieczór, zwłaszcza w sobotę. Wiesz. Berci, przestań go dać głupoty i no wytłumacz mu, skąd się wzięła nazwa Giszowiec, kto go wybudował i dla kogo. No właśnie. No to co to za sztuka wiedzieć, jak sama nazwa wskazuje, Giszowiec wybudował... No ten na G. No, na G, no ten, co się nazywał, czekaj, Giszowiec. O. Jak to? Giszowiec wybudował Giszowiec? Giszowiec. No. Zbyszek, Giszowiec wybudował taki hop z Niemiec, nazywał się Giszy, rozumiesz? On to wybudował te chlewiki, te domy dla swoich pracowników, żeby się tu fajnie mieszkali, żeby się hodowali króliki, gołębie, rozumiesz te sprawy. To był taki kapitalista, ale bardzo porządny człowiek. A, rzeczywiście. Porządny facet. Taki socjalistyczny kapitalista, no. Chciałaś powiedzieć, tak? A wiesz czemu on był porządny? No. Bo nie był z Warszawy. O kurde, teraz już przesadził, wiesz? No cóż, ty Śląski! Śląski szabienicy, ja ci zaraz znam. Gadać na Warszawę, ty. Stój! Andzia, widzisz? Pomocy, pomocy! Dobrze ci to zrobi. Ty widzisz, co się dzieje? Warszawa, jak zwykle, gnębi Górny Śląsk. O, bo szczęście, że ja cię dzisiaj nie gnębia. No nie, no sorry, ja Andzia, ale widzisz, jak on co za ludzie. Znikąd pomocy, nawet własnożura. Wiesz, tak nie można, wiesz, no. Cały czas nie przepraszaj mnie w ogóle, to mu bardzo dobrze zrobi. Ja już mam dość tego głupiego godania od niego, rozumiesz? No kochani, gdyby nie ten szyb, to czułbym się jak u siebie. To prawda? A ta koruła mocie? Identyczną, Bercik, identyczną. Ha, takie rury mamy, takie garaże, takie działki. Tak jak w Warszawie, nie ma to tamto. Tak jak w Warszawie, tak? O, wiesz, akurat to mnie przypomina bardziej okolice Muranowa, bo tam jest Polonia, Warszawa i nie lubią Legii. Aha. Ja się muszę chwilę odpocząć. Moment. A. To się nie opłaci, my już są prawie na miejscu. Berci. O, Andzia. Patrz, jak tu pięknie, jak romantycznie. Nic ino, siedzieć i podziwiać przyroda. Jesteś pewien, że tu jest romantycznie? A co, może nie jest? Bercik, moim zdaniem siedzisz na kupie wielkopiecowego żużla. A, no właśnie. Czujesz te co? Piękno. Co? No, wielkopiecowy żużel. Piękno. Och, ty. Hołda to może nie jest, ale też pięknie. Ale nie siedź za długo, wiesz, bo szkoda dnia. Ale Andzia, no aż się chce siedzieć i podziwiać, no coś pięknego. A ty dobrze wiesz, że jeszcze dzisiaj muszę jechać do miasta, nie? Dzisiaj? No mam to załatwienia parę spraw. Oj, Andzia, no przecież przyjechaliśmy na działkę, nie? Ej, nic się nie martw. Zrobimy się dzisiaj męski wieczór. O, tak, słuchajcie, no ale co, daleko jeszcze? Nie, to już jest, wiesz. Przepraszam. Co ty robisz? Nie znosz się? Nie wiesz, że chodzę po bosoku, jest bardzo zdrowy.
Słyszysz całą nagodą? Chodzenie po bosaku jest zdrowe. A tak, tak być. Ja też czytałem, że to jest zdrowe. Tylko wiesz, ja nie wiem, czy akurat po żużlu. No, może drugi warszawski się znot, filozof. Po co was w ogóle uczył czytać? To, to tu? Wyszedł, s'il vous plaît, oto nasze królestwo. Proszę bardzo. Podoba no to... ci się? Pięknie, pięknie, no pięknie, proszę. Pięknie, godą ci, pięknie. Ja cały czas Andzi powtarzam, że my tu powinni częściej przyjeżdżać. Nie ma jak weekend na działce, ale ona nie. Ona woli siedzieć w mieście. Ty, ale przed chwilą żeś godą, że... No, Zbyszek, i co? Pięknie, nie? Pięknie. Patrz, tu masz tak. Prawdziwo śląsko działka z prawdziwą śląską laubą. No, u was nie ma takich, prawda? No nie ma, nie ma. Nie ma takiego czegoś. Nie ma. Oj, i tego nie ma? I czego jeszcze nie ma? No i tego nie ma? Ty, patrz, kręci się. Kręci się, kręci. A to znak, że robota wre. Ty, ale Bercik, i wy w takich warunkach możecie ty odpoczywać na działce? Może racją, może ta działka nie jest perfekcyjna. Po mojemu to brakuje jeszcze tak jednej hołdy i ze trzech kominów. No, ale nie idzie mieć wszystkiego, nie? No, nie idzie, nie idzie. Nie ma to tamto. Dobra, Zbyszek. Zaczynamy rozbijać namiot. W końcu musisz mieć kaj spać. Pójdź. Zbyszek. Tak? Weź mu pomóż, bo przecież widzisz, że te tamagoczy się nie dorady, ty. Co ty? Co ona, ja się nie dam rady, ty. Ty myślisz, że ja nie umiem rozkładać namiotu, tak? Pewnie, że nie umiesz. O, Zbyszek, słyszysz co ona, godo? Ja nie umiem rozkładać namiotu, wiesz? O, Jandzia, umie. No. Za chwilę tam wlezie, się straci i nie będzie umiał wyleźć. Co ty fądzolisz, co? Ani? Andzia, zastanów się, kobieto, jak się idzie stracić w takim małym namiocie, no. Ja nie wiem, ale za każdym razem tak jest, wiesz? Tak, to obejrzymy. I tego się właśnie Zbyszek boja, że zaraz to obejrzymy. Aha, o Andzia, ty go w ogóle nie doceniasz, ja ci powiem, dlatego, że... Cześć, cześć. No, gdzie ty? Cześć, pata wasza się kieracza, ja ją na oszczu. No bo on ją oszczu, no. Zbyszek! Tak. Chodźcie! Myszek! Co jest? Ratunku, na pomoc! Co ty będziesz wyprawiać? Co się, muchy czy jakieś mrówki gryzą? Myszek, ktoś mi dziurę zaszył! Co? Dziurę? Momencik, w jakim sensie ci zaszył? Dziura mi zaszyli, Zbyszek! Kto ci zaszył, chłopie? Ja już nie wiem, ja sobą nie wytrzymam. Wyłaz! Myszek, na pomoc! Co na pomoc? Dzień dobry. Pomocy! Przepraszam, czy coś się stało? A dzień dobry pani. Nie, nic się nie stało. Właśnie mojemu koledze z wojska ktoś zaszył dziurę. O, ale w jakim sensie? Widzisz, Zbyszek, a nie go dałach. W jakim sensie, proszę pani, to trudno powiedzieć, w jakim sensie. Kurczę, blade Andzia, wiesz co? Daj spokój, jakieś gorączkowe wynalazki, działki, namioty, jak już ty wpadniesz na jakiś pomysł, tu działki i się zachciało. Bercik, słuchaj, Bercik. Przestąd w warszawiaku jeden, ja nie wkurzaj. Pieruna, pamiętaj, że porządne ludzie w domu mieszkają. Dom to jest dom, a nie jakieś wynalazki. No ja miałam mieć weekend, a teraz jeszcze bym miała szycie, boś mi wszystko potargą, wiesz? Zbyszek miał rację. Kto to widział, żeby działki robić koło kopalni, no? Zbyszek, kajżeś ty jest? Tam, Godo. Zbyszek? Bercik, wiesz co, już byś dał spokój z tą działką. Co ty chcesz od działki? Działka jest bardzo piękna, przyjemna. Nie ma to tamto. Prawda, proszę pani? I o, widzi pani, na przykład te kwiaty, o, ja sadzonki przywiozłem, a w ogóle najlepsze to są takie ostatnie. Ty chcę coś sadzić. Coś ty tu zrobił? Andzia, weź no to poskłodaj, bo my tu mamy sadzonki. Ty. A... ty. Co? Poskłodaj to. Fajno, fajne dziury. Coś... Przepraszam bardzo. Bercik, chodź to poskładać ze mną, słyszysz? A tutaj na przykład, tutaj zawsze przy sobie, wie pani, wieczorkiem robimy. Bo ja ci powiedziałem, że panią chciałem zaprosić na ogniskę. Co ty na to, Bercik? No, na grill. Nic do czytania, same pierdoły. O, Bercik, piękna działeczka, piękna działeczka. Gorolski wynalazek. I ma na imię Iza, wiesz? No, ciekawe. No, ja uważam, że... Działka jest wtedy dobra, jak na siebie zarabią. Tak? I ma takie piękne... Szyby. Nogi. Co? Szyby. No ale moim zdaniem przestarzały, wiesz? Jakie przestarzały? Co ty gadasz? Co? No przestarzały, no. Przestarzały. Bercik jest młoda, cudowna, no nie ma to tam. Te młode to one były 100 lat temu, wiesz? Co? 100 lat temu? Oj, ja sobie to wyobrażam. 100 lat temu jaki... Jaka była piękna jej babcia, wiesz, Bercik? O czym ty godasz? A ty o czym? No, o działce, nie?
No a ja rozmawiam o twojej sąsiadce, tej Izie, ta czarna, co tutaj była. A o tej? No. No ja jednak uważam, że działka jest wtedy dobra, jak na człowieka zarabia. O, tu piszą, że jeden facet zrobił sobie na działku farma piękności, patrz. Farma piękności? A, farma piękności dla kobiet, która odmładza ich urodę. I tego Kamińskiego. Słuchaj, będzie, bo tego Kamińskiego to się roi od kobiet. Co? No. Pan Kamiński zarabiał teraz, że stali go na najnowszy model Mercedesa? Jeru, nie, Zbyszek. Co? Ja już wiem, co mam robić. No i co? Otwieram farma piękności. A to co? Cicho, cicho. Czekaj, farma piękności, rozumiesz? Robimy biznes. Chodź. No i co, Bercik? Coś ty takiego wymyślił? Farma piękności. Ludzie będą do mnie przychodzić, a ja im będę zwracał uroda. Ja? A w jaki sposób? No normalnie, wystarczą masaże, kąpiele lecznicze, okładanie ablami. Ablami? Aglami. Bercik, chyba algami. No, algami. W każdym razie czymś takim paskudnym i zielonym. O, potem jeszcze jakieś masaże, gimnastyka i takie tam różne. Może to nie jest taki zły pomysł. Ty, a kiedy ty masz zamiar otworzyć ta farma? Nie wiem, za rok, za dwa, obejrzymy. Aha. Ja, chłopcy, fajnie mi się z wami godo, ale ja się boję, że mi autobus ucieknie do Katowic. Ale Andziunia, no przecież... Nie, no muszę iść, chłopcy, bo raz spraw muszę załatwić. Słuchajcie, kupcie jakieś piwo, nie? To się na wieczór zrobimy fajnego grilla, co? To na kupimy, razie. Kupimy, a kupisz nam jakąś dobrą kiełbaskę? Naturalnie. A, piwo to my kupimy na pewno. A. Trzymaj się, Andzia. No. Ty, co ty kombinujesz? Za dwa... Albo za 3 lata? Co to znaczy? Akurat, za 2, za 3 lata. No, a co, a kiedy? Wcześniej, jeszcze się zdziwisz jak wczes. A? Ty, Bercik. No? Co, ja nadal nie rozumiem, jak ty chcesz to wszystko zrobić? Czego ty zaś nie rozumiesz? Przecież u mnie na działku jest wszystko, co jest potrzebne do farmy piękności, nie? Co ty powiesz? Ja akurat tego nie zauważyłem. Zdrowo żywność na działku jest? Jest. Gdzie? Cicho, urośnie, no. Zdrowa. A jako, choro? A, zwłaszcza tu przy tych kopalniach. No, cicho tam. Co jeszcze mówię? Kąpiele zdrowotne są? Są. Są? Pożyczy się takie baseny dmuchane i będzie grało, no. Ty, zaraz, Becik. Chcesz mi powiedzieć, że u ciebie na działce rosną algi? Może nie rosną, ale są środkowie króliki. Co? Czy ja dobrze rozumiem? Becik, to ty chcesz robić ludziom okłady z królików? Jarunie, w Warszawie jakiś ty durny, ty nic nie rozumiesz. Jak mo króliki, znaczy, że mo kupa różnego zielska. Na pewno znajdzie się tam też coś zdrowotnego. I trzecią rzecz, no i ważniejszą. No słucham. Masaże zdrowotne. Już widzę te tłumy pięknych, młodych dziołchów, jak idą do mnie tak. I o główny masażysta, Hubert Dwornio, jak jej jada tak. Ty, Bercik. Ty musisz przyspieszyć ten swój biznes, bo wieczorem wraca Andzia, wiesz? No to właśnie, już się biera do roboty. No i co ty robisz? No jak to co? Teraz to ja czekam na pierwszego klienta, nie? Aha, no dobra, to ty czekaj na klienta, a ja idę na działkę. Becik! No i co? No nic, co mam czekać na klientów? Postanowiłem coś są przygotować. Tak? No. I co to jest? Ugotował, że moje algi. Co? Co to jest? No, to jest to wszystko, co żere królik. I wszystko to, czego królik jeszcze nie żere. No, a jo jak? Fajnie wyglądam? Ty? No wiesz, no, wyglądasz jak taki prawdziwy właściciel farmy piękności. Tylko wiesz, zobaczcie, czegoś ci tu brak. Czego? No, bo ja wiem. A, już wiem, maski. Oni na zdjęciach mieli maski na twarzach. Jero, nie maska, jakaś mam maska. No, co? Zbyszek, czekaj, pierwsza klientka! Nie. Witam. Ja tylko popatrzę. Nie, ale co patrzeć. Jak już przyjść, popatrzeć, to i trzeba spróbować, nie? Ale Bercik, chciałem ci powiedzieć, że pani Izunia przyszła sobie popatrzeć. Niech się pani Iza napatrzy, to pewnie się sama zdecyduje, prawda? No, może. Tak? W takim razie zapraszam panią do środeczka. A jeżeli się pani już zdecyduje,
proponuję w ramach promocji masaż całego ciała po promocyjnej cenie. Nie, nie potrzebuję masażu. 50 zł. Nie, dziękuję. Dobrze. 20. Nie. 10. Dziękuję bardzo. 5. Nie skorzystam. No dobra, w takim razie trudno. W ramach promocji jako pierwszej klientce wymasuję pani całe ciało za darmo. Naprawdę nie trzeba, nie. Dobrze, dopłacą dycha. Co? Nie mam więcej kasy, no. Dziękuję bardzo. Nie mam. Niech pan mi lepiej powie, co jeszcze pan oferuje na tej farmie. A proszę bardzo, na tej farmie oferujemy zdrowo żywność właśnie z tej działki tu. Z tej działki? Przecież tutaj dookoła są huty i kopalnie. Tak. Chwila. Zaraz. O, co to jest? Rzodkiewka. Tak, to jest radiska, ale to nie jest taka normalna radiska, bo to jest radiska młodości, wiecznej młodości. Ona zawiera wszystkie pierwiastki potrzebne organizmowi. Tu jest wszystko, tu jest każdy metal, tu jest cynk, ołów, aluminium, żelazo, rtęć. Co pan jest, nie? Aha, a co jeszcze oprócz zdrowej żywności? A oprócz zdrowej żywności zapraszam do środka. Proszę bardzo. Ale Becik, Becik, ty może weź tu pomieszaj. Ty, słuchaj, Becik, pierwsze klientki. Właśnie, bądź uprzejmy zająć. Pani Izuniu, chciałbym pani powiedzieć. Zbyszek! Zbyszek! Ej, chodź tu. Tak, tak, co? Przepraszam. Popatrz się na nie. No. Nie uważasz, że są za stare? No skąd, Bercik? Musisz spróbować, wiesz. Jak poskutkuje, pójdzie w świat reklama i ci przyprowadzą młody, rozumiesz? Myślisz? No. Znaczy tak. O, moment, zaraz! Czekaj! Bercik, co ty robisz? Co ty robisz? Cicho, ja mówię jeszcze od dziadka z powstania. Po co ci robisz? Przeproszony, panocku, Witu. Ale my przyszli na farma piękności. No. Dobrze panie trafiłeś. No widzisz, dobrze. A co to godocie? Że dobrze panie trafiłeś. No już tego nie potrzebuję. Zapraszam do środka. Dobrze panie trafiły. Momencik. To jest jakiś szurnięty chłop. Nie, się ty stać z tobą. To my dziękujemy, my idziemy. Czekajcie. Nika nie chodźcie, pójdźcie tam bliżej. Ja? Stop! Pani Izo, można prosić. Tak? Proszę bardzo, moja pierwsza klientka. Tak wygląda. Nie chcą panie być piękne i młode jak ona? No, podoba się. Bardzo, ale panocku, w tym wieku to każdo jest piękno. No. Tak? No. Pójdźcie sam. No, co? A wy myślicie, że wiela ona molot? No, to jest 20. 20? No. 40 łoziem. Nieważne. 40 łoziem lotu. 40 łoziem. No, a powiem wam więcej. No. Ona w tym roku w lipcu będzie kończyła 40 łoziem i pół. I no, że ona już jest po mojej kuracji. A naprawdę? No, no, doprawdy. Ona przed kuracją wyglądała jeszcze gorzej niż wy. Wy no chyba cyganicie. No ja was cygania. Czy ja wyglądam na oszusta? No nie, czekajcie, nie. A może ja wyglądam mało profesjonalnie, co? Nie, to ja się mogę przygotować. Wiecie co? No. Przygotować się musicie i no musimy uzgodnić termin jakiś, kiedy byście przyszły. No, kiedy by wam pasowało? Mnie by pasowało i no obejrza, bo mówię, bardzo duże obłożenie. Aha. Ludzie walą normalnie, czekajcie, za miesiąc, za tydzień, za dwa miesiące. O! Za 15 minut. Może być? Co? No, wybaczcie, wcześniej nie mogę, no. Tak się ludzie cisną drzwiami i oknami, że... Jak się mamy przygotować? Przygotujcie się tak, że... O, weźcie sobie jakoś seksowną bieliznę i przyjdźcie. Co to? Dobra, jak nawóz. Kostiumy kąpielowe, no, bycie tu. O, to może być. Kąpielowe, to zaraz idę. To na razie. Bercik. No coś nie przychodzą te twoje klientki, wiesz? Wiesz co one teraz robią? Tak? One reklamują moja firma. Na pewno te dwie powiedziały oni swoim
córkom. Córki powiedziały wnuczkom, wnuczki powiedziały koleżankom, a tamte koleżanki zaś powiedziały swoim koleżankom, żeby zawiadomić swoje wnuczki. O, nie wiadomo, wiele dzisiaj będę miał klientek, tak, nie wiadomo. I tak myślę, że tak będą. Ja już widzę, jak już one przychodzą. Nie, patrz, już idą. Lecz one lecą. Wiedziołek, wiedziołek. Ale będzie. Ale będę miał klientek, jak wyda dzisiaj masową, tak, taką kasę by czekał. No nie wiem, Bercik, nie wiem. Stop! Moja kasa. Dzień dobry panią. Zaraz mój kolega specjalista. O, Bercik tu. Przyprowadzili my tu nasze koleżanki. A to są babcie i prababcie. A panocku, jak zrobicie z nami taki cud, jak z tamtą, to my mamy wielkie znajomości w domu seniora. W domu seniora? No bardzo dziękuję. To mój kolega. Prawda. I będziecie mieli 100 klientek. To 50, 200 i więcej. 200 i więcej, Bercik. No to jak? Kaj zacynamy? Drogie panie. Zbyszek, tak. Ja się nie dam sum rady, ty mi musisz pomóc, ty. Drogie panie, mój serdeczny przyjaciel, Hubert Dworniok się paniami zajmie, a ja idę po piwo i zaraz przychodzę, Bercik. Zapraszam najmocniej. 200? Dobra, kobiety. No, to co? Zapraszamy. Naprzód. Naprzód. Pani sąsiadka. Dobry. Jak tam chłopcy się radzą, co? O proszę pani, Sodoma i Gomora. Ja? No, co takiego? Niech pani sama zobaczy. Jezus Maria. Uwaga, kobiety! Nurkujemy! Bercik, co ty tu wyprawiasz? Andzia, pozwól, że ci przedstawię te miłe panie. A co to za rozpusta w moim ogródku? Wynocha w tej chwili! Raus! Wynocha! Co wy się nie myślicie? Na mojej działce! Takie coś! Andzia, uspokój się, proszę cię! Spokojnie! Delikatnie! Proszę cię, spokojnie! Do widzenia! Spokojnie! Ja ci dam spokojnie! Andzia! Ja rozumiem mody! Ty złoczyńcu, ale kąpać stare kobiety! Ale Andzia, te młodsze nie chciały przyjść, no co ja zrobię? Ja ci... O, Andzia! O! Andzia! Czekaj! Słuchaj! To ci na pewno pomoże! Pewnie odmłodniejesz! Teraz to ją mu przerąbane. Andzia! Ratunku, Andzia! Dokąd? Dokąd? Do domu, do Katowic sobie! Ale jak dokąd? W samych gaciach i na bosaka? A po bosoku ponoć jest bardzo zdrowo! Co? Nie, Zbyszek, ja wola lecieć po bosoku niż spotkać się z moją Andzią. To jest bardziej niebezpieczne. No leca. Pozdrów moja małżonka, cześć! Ale Bercik, Bercik! Bercik, lecę z tobą!